Znak zapytania. Opłaty za wywóz śmieci drastycznie rosną. Śmieci drogie jak nigdy. Znak zapytania. Opłaty za wywóz odpadów drastycznie rosną. Decyzja o podwyżkach często znajdują finał w sądzie, informuje w czwartek Rzeczpospolita. Jak czytamy w dzienniku, od kwietnia opłaty za śmieci skokowo wzrosły w Warszawie i Olsztynie. Oba miasta zmieniły też sposób ich naliczania, teraz liczą je od zużycia wody. W stolicy za każdy metr sześcienny zużytej wody opłata wynosi 12,73 zł miesięcznie, w Olsztynie 8,40 zł. W podwarszawskich markach już od sierpnia 2020 rok. Mieszkańcy płacą 11,22 zł za metr sześć zużytej wody. Gazeta zauważa, że w stolicy opłaty dla niektórych rodzin wzrosły drastycznie, rekordzistom nawet o 500%. Stołeczny ratusz tłumaczy, że musiał zmienić sposób naliczania opłat. Ustawa dopuszcza cztery metody: od powierzchni mieszkania, od liczby zadeklarowanych osób w lokalu, od gospodarstwa domowego i właśnie od zużycia wody. Trzy pierwsze metody są niesprawiedliwe, stwierdziła rzecznik stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Dziennik wskazuje, że metoda od osoby okazała się nieefektywna, ponieważ liczby deklarowanych osób nie pokrywają się często z rzeczywistością. Podkreśla też, że w ostatnich latach koszty usług odbioru śmieci stale rosły. Samorządy skarżą się na wyniki rozstrzyganych przetargów. Uważają, że firmy odbierające śmieci mogą windować ceny, ponieważ konkurencja na rynku jest coraz mniejsza, pisze RZ. Jak podaje, podwyżki opłat za wywóz śmieci coraz częściej znajdują swój finał w sądzie. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego WSA w Warszawie został zaskarżony m.in. obecnie obowiązujący pakiet uchwał dotyczących odpadów komunalnych, w tym najbardziej kontrowersyjne rozwiązanie uzależniające stawkę opłaty za odpady od zużycia wody. W sumie do WSA wpłynęły 34 skargi. Przede wszystkim skarżącymi są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz prokurator okręgowy w Warszawie, poinformował gazetę prezes WSA Wojciech Mazur.